No i zwycięzcą został, proszę Państwa, Rafał Krawczyk z Trąglań, Czechowice, Gienice. I moi drodzy, zaczęła się kulturystyka ciężkich. Zaczynamy od kategorii do 80 kg. Rafał Krawczyk, zwycięzca. Piękna sylwetka, tu akurat, że tak powiem, no, w tej kategorii, no można nieskromnie powiedzieć, od początku taki liderem byłeś. Dziękuję bardzo. Powiedz, przygotowałeś się specjalnie do Radka? Tak, jeden z zawodów, które były Radka w planie, a na początku był Grodzic tylko Polski, też zdobyłem pierwsze miejsce do 80 kg, to była moja kategoria pierwsza z 80 i myślę, że to dobra decyzja, także jestem zadowolony z wyniku, który dokonałem. No to krótki sezonik akurat. No. Krótki sezon to znaczy, że to już będziesz kończył? Tak, bo mam wesele swoje akurat teraz niedługo, także to był taki bardziej szybki strzał i myślę, że będzie następny też w przyszłym roku, także zobaczymy. W takim razie to jest piękne życzenie od razu, wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze dla Ciebie i małżonki. A powiedz tak, no ten z założenia, że tak powiem, miał być takim szybkim strzałem, zrobiłeś tej formy takiej bach i lecimy i zobaczymy, co będzie? Nie, szczerze przygotowałem się już parę miesięcy, tak? Czyli tak od grudnia, stycznia, tak już konkretnie na zawody. No i miałem się tam w planach jeszcze wcześniej Mistrzostwa Polski, ale też to troszkę potoczyło, że nie mogłem w nich wystartować. Wystartowałem u Radka i jestem bardzo zadowolony. Myślę, że będzie też kolejne będą starty. Czyli lepszą formą jeszcze na pewno. Tego będziemy życzyć, ale możesz nam obiecać, że ten przyszły rok, skoro sezon planujesz, to zobaczymy Cię na Mistrzostwach Polski. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeśli będzie start, to tak, jak najbardziej. Jednak ten tytuł trzeba sobie gdzieś tam zdobyć, nie? W takim razie tylko na koniec jeszcze oprócz życzeń wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze i za te dzisiejsze złoto, no i jeszcze oczywiście powodzenia w kategorii Open. Dzisiaj, że tak powiem, jesz do oporu, czy czekasz dopiero na wesele? Nie, jem do oporu, także dzisiaj już czekałem na to parę dobrych miesięcy, także chyba się należy. W takim razie, oczywiście, w takim razie oprócz tego wszystkiego na dzisiaj smacznego, ale mówię, czekam jeszcze na Open, bo naprawdę to będzie bardzo fajna kategoria dzisiaj. Myślę, że będzie bardzo mocno, także czekam też na Bartka i wszystkiego, który można powiedzieć jest moim mentorem gdzieś tam po kolei. Moim marzeniem jest, żeby wystartować teraz na Open, myślę, że damy radę. Tego będziemy życzyć. Ode mnie dla Ciebie taka koszuleczka. Dziękuję bardzo. Właśnie Bartek dostał i teraz ja dostałem. Super. Teraz już będziecie jeszcze lepiej wyglądać. Trzymajcie się. Dzięki bardzo.